O, do końca kwietnia mam za właśnie, za tamty rok rozliczyć się. Podatek 19%. A ty wcześniej nagrywał, nie rozliczał się. Od pewnego czasu major zmienił swoje zdanie w sprawie podatków. O ile wcześniej uzasadniał, że podatki za niego płaci YouTube'a, to teraz już twierdzi, że sam się rozliczy. Trudno się dziwić, urzędowi skarbowemu nie mógł umknąć fakt, że osoba niepracująca, pobierająca jeszcze do niedawna zapomogę z MOPS-u, kupuje samochód za 2000 zł. Mam kluczyk do samochodu. Kupiłem właśnie samochód. Szanowny Państwo, kochani, kupiliśmy Opel Atom. Ja kupiłem, a nie ty. Opłaca OC. Właśnie kupuję komputer i kamerę. O. A zaraz później montuje system monitoringu za kolejne 2000 zł. Zapewne major jest już świadomy, ile donosów do skarbówki na niego złożono w zeszłym roku. Pewnie duża część z danymi Ewy Lipki, ale również nie zdziwiłbym się, gdyby sam Konon taki donos z zazdrości złożył, gdyż znany jest z tego, że lubi piłować gałąź, na której sam siedzi. No dobra, ale czy major w ogóle ma się z czego rozliczać? Nie da się udowodnić większości przez niego uzyskanych korzyści, takich jak jedzenie, węgiel, ubrania, czy nawet pieniądze w kopertach. No, niby urząd skarbowy mógłby wysłać do domu Kononowicza inspekcję, która by wskazała palcem należące tony zapasów żywnościowych i spytała, skąd osoby bezrobotne, nieposiadające dochodu, tyle tego mają. Ale nawet w takiej sytuacji wystarczyłoby, aby Konon mówił, że to jest majora, major, że to jest Konona i sprawa jest nie do rozwiązania, gdyż nie ma winnego. Pozostają zatem lajty. Chciałem przekazać, że będzie gdzieś o 15, gdzieś o tej godzinie lajt, jak to się mówi, Boży. I proszę mnie oglądać. Ale czy urząd skarbowy może się domagać pieniędzy za lajty? Tak. Istnieje obiegowa opinia, że pieniądze wpłacane jako donaty są darowizną, niepodlegającą opodatkowaniu. Faktycznie przecież musi coś w tym być. Przecież darowizna od osób trzecich jest nieopodatkowana do kwoty 4902 zł. Więc właściwie 1000 osób mogłoby mu wpłacić 4901 zł, dzięki czemu major by został krezusem z prawie 5 milionami na koncie i nie zapłaciłby ani złotówki podatku. Gdyby nie jedno ale. Żaden urząd skarbowy nie uzna donatów za darowiznę. Ponieważ darowiznę dostaje się bezinteresownie, natomiast donaty to typowa wymiana handlowa, a dokładniej zapłata za możliwość umieszczania swojego tekstu w show oglądanym przez tysiące osób na żywo i setki tysięcy osób oglądających odbitki w internecie. Już nie mówiąc o przypadkach, kiedy donaty są wręcz reklamami, na przykład reklama serweru Minecraft, na którym odwzorowano całe uniwersum, dość regularnie pojawiała się w 2018 roku na streamach. Można też podciągnąć temat dalej, że robienie pajacyków za donaty o określonej sumie i tyle pieniędzy wpłacę. Pozdrawiam Merko Bożego. 2 zł 68 groszy. A, takie, tak? Dziękuję. Pozdrowienia za 3 zł, albo picie na rekord za z góry ustaloną kwotę donata. Czym się z narodem? Zabaw, jeśli masz honorowe pij 2 piwa na rurę, tak jak obiecałeś w zakładzie. Za 200 zł, 200 zł. Tym bardziej wskazują na wymianę handlową niż na bezinteresowny dar. A gdyby nawet donaty faktycznie miały być rozliczone jako darowizna, to musiałyby być zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wysokości, to po pierwsze, a po drugie, major musiałby otrzymywać wszystkie szczegółowe dane osób wpłacających, aby móc to zgłaszać. Tak, takie dane nieznaczące jak imiona, nazwiska, numery PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny. Gdyby tego było mało, musiałby prowadzić na bieżąco spis osób i regularnie go uzupełniać, by wiedzieć, które osoby przekroczyły próg 4902 zł, a które nie. Bo to jest jedyny sposób, by wiedzieć, od czyich dotacji musi się opodatkować, a od czyich nie musi. Na domiar tego,
zastanawialiście się, komu my tak właściwie wpłacamy donaty jako domniemaną darowiznę. Otóż jako pojedyncze 3 złote donate ląduje na koncie firmy pośredniczącej, która przelewa na konto Majora sumę całościową pomniejszoną o słynne YouTube'owe 30%. W wolnym tłumaczeniu oznacza to dokładnie tyle, że Major nie dostaje dotacji od wielu pojedynczych osób, lecz jeden zbiorczy przelew od konkretnej firmy, która nie jest darowizną. Dlaczego nie jest darowizną? Zapraszam do regulaminu Tip and Donations. Dowiemy się z niego mnóstwo ciekawych rzeczy. Firma TAD Expert stojąca za Tip and Donations określa swoje działania jako pośrednictwo dodawania komentarzy i reklam tekstowych na stronie użytkownika. W całym regulaminie nie występuje słowo darowizna. Za to wiecie co występuje? Wielki punkt. Zasady opłat za wyświetlenia komentarzy, który mówi jasno, że nie mamy tu żadnej darowizny, tylko normalnie płacimy za możliwość wyświetlania komentarzy. Pierwszy punkt dotyczący zasad opłat rujnuje całą narrację darowizny, pisząc wprost o powierzchni reklamowej, a przedostatni punkt zobowiązuje użytkownika do rozliczenia z urzędem skarbowym. Tak więc, skoro już wiemy, że pieniądze na konto Majora nie wpływają w postaci donate'ów tylko jako cykliczne duże przelewy od zewnętrznej firmy, to co to tak właściwie jest? Jest to zysk uzyskany z prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, czyli tak zwana praca na czarno. Otóż poświęciłem 2,5 godziny mojego życia, by znaleźć odbitki wszystkich lajtów, jakie Major przeprowadził w zeszłym roku, od marca do grudnia. Podsumowałem, ile na nich zarobił i z jaką częstotliwością je nagrywał. Przypomnijmy sobie, jaka jest definicja prowadzenia działalności gospodarczej, pamiętając o tym, że jeżeli spełnia się te wymogi wypisane w ustawie, oznacza to, że trzeba zarejestrować działalność. A więc, zgodnie z ustawową definicją, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Czy działalność Majora jest zorganizowana? Zdecydowanie tak. Posiada osprzęt do lajtów, kupuje nowe kamery oraz przed rozpoczęciem lajta prowadzi kampanię informacyjną, że takowy się odbędzie. Chciałem przekazać, że będzie gdzieś o 15, gdzieś o tej godzinie lajt, jak to się mówi, Boży. I proszę mnie oglądać. Czy działalność Majora jest działalnością zarobkową? Tak, ponieważ w zeszłym roku na wszystkich lajtach zarobił ponad 30 tysięcy złotych. Co prawda, ja naliczyłem 29 958 złotych i 91 groszy, ale trzeba pamiętać, że odbywały się jeszcze lajty, które nie miały pokazanej kwoty, więc nie mogły być ujęte w tym zestawieniu, a na pewno przekroczyły 30 tysięcy złotych. Czy działalność jest prowadzona we własnym imieniu? Oczywiście, że tak. Nawet część lajtów była opisana imieniem i nazwiskiem. Nawet część kanałów również była opisana imieniem i nazwiskiem Suchodolski. Czy wykonywana w sposób ciągły? Od marca do grudnia było 36 tygodni. W tym czasie zostało nagrane 53 lajty, co mówi samo za siebie. I teraz pokażę Wam dwa wyliczenia. Pierwsze to, ile Major będzie musiał zapłacić teraz, a drugie, ile by zapłacił, gdyby zarejestrował działalność, zamiast chować głowę w piasek i udawać, że nie wie, że podatki trzeba płacić. A więc spójrzmy na to z punktu widzenia Urzędu Skarbowego. Udowodniono Wojciechowi Suchodolskiemu prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej, w której przychód wyniósł 29 958 zł i 91 groszy. Jeśli Wojtek się postara, może uzyska potwierdzenie pobrania tych słynnych 30% od pośrednika, co da mu udokumentowany koszt i pomniejszy kwotę opodatkowania do 20 971 zł i 24 groszy. Major przekroczył kwotę wolną od podatku zarówno dla niepracujących, jak i dla pracujących, więc od 20 971 zł i 24 groszy odejmujemy 3091 zł kwoty wolnej od podatku, z czego zostaje nam 17 880 zł i 24 grosze. To jest ta kwota, od której będziemy obliczać podatek.
opodatkowanie zostaje narzucone przez Urząd Skarbowy na zasadach ogólnych, to jest 18%. Więc Wojtek musi zapłacić 3218 zł i 44 grosze. Podatku, samego podatku 18%. Wydaje się, że nie ma tragedii, w najgorszym wypadku sprzeda Opla. A jak nie, to może ktoś, jakaś osoba będzie chciała kupić go. To bardzo chętnie ogółem sprzedam. To proszę przyjechać. Na szkolną 17 do Biegostoku. To ogółem będzie dobra pamiątka. Samochód majora. Sprzeda kamery i się jakoś spłaci. Ale major przez cały ten okres nie płacił składek na ZUS. Składek na ZUS wynoszących 1000 zł miesięcznie. Czyli 1000 zł razy 9 miesięcy daje nam 9000 dodatkowo do zapłaty. Łączne zadłużenie majora wobec państwa polskiego wynosi więc 12218 zł i 44 grosze, zakładając, że Urząd Skarbowy w Białymstoku nie narzuci na niego ani złotówki dodatkowej kary pieniężnej. O cholera, o cholera, a skąd wy to bierzeta? Oczywiście, major może zacząć mówić, że te pieniądze zarabiał i dzielił razem z lajtowcami, którzy brali swoją część. No niestety jest to słaby sposób obrony, bo po pierwsze skutkuje on tym, że Urząd Skarbowy zaczyna trzepać chłopaków. Dlaczego nie rozliczyli się z tych pieniędzy i nakłada na nich opodatkowanie oraz kary. A następnie albo traktuje to, że major zatrudniał ich na czarno, więc musi za nich również dopłacić nierozliczony ZUS, albo przyjmuje, że chłopaki wspólnie prowadzili firmę i każdego wtedy z nich opodatkuje od tych łącznych dochodów z lajtów i każe za każdego zapłacić 1000 zł ZUS-u za każdy miesiąc współpracy. Brzmi koszmarnie, prawda? Zupełnie jakby się nie dało w tym kraju uczciwie zarabiać, godnie żyć. No straszne, po prostu straszne. Nic tylko pakować się, wyjeżdżać do Anglii, do Czech, gdziekolwiek. No ale na wszelki wypadek, zanim podejmiemy takie deklaracje i decyzje, to sprawdźmy, co by było, gdyby major rozliczał się jak człowiek. Po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, to jest 3091 zł, i mając świadomość, że ma w planach robienie kolejnych lajtów, major zakłada jednoosobową działalność gospodarczą. Urzędnik pomaga mu wybrać sposób opodatkowania. Być może byłaby to bardzo korzystna karta podatkowa, ale żeby nie było, że tak mocno ułatwiamy i że będzie tak cukierkowo, przyjmijmy 5% opodatkowanie ryczałtowe, bez VAT-u i innych niepotrzebnych utrudnień. Policzmy więc, ile nasz bohater zapłaciłby podatku. Kiedy jesteś przedsiębiorcą, od tego co zarobiłeś odejmujesz koszty firmy i z wyniku tego odejmowania obliczasz, ile powinieneś zapłacić państwu. Jako pierwszą odejmujemy klasycznie YouTube, a dokładniej to raczej pośrednictwo Tip and Donations, słynne 30%. A następnie koszty księgowego, który przy tak niskiej ilości faktur weźmie 100, a może 150 zł miesięcznie. Jako mały przedsiębiorca, zakładający swoją pierwszą działalność, Wojtek dostałby ulgę i płaciłby przez pierwszy okres 319 zł ZUS-u, który również jest kosztem prowadzenia działalności, więc i go odejmujemy od puli. Major udokumentuje dzielenie pieniędzy z lajtowcami za pomocą umowy o dzieło, a biorąc pod uwagę, że są to studenci lub osoby zatrudnione u innego pracodawcy, nie odprowadza za nich żadnych dodatkowych składek ZUS-owskich. Kamera do nagrywania kupiona na firmę, słynny internet z Playa za 70 zł miesięcznie, również rozliczany na firmę, telefon z najtańszym abonamentem również na firmę, Opel Astra zostaje kupiony na firmę z 4-letnią amortyzacją, bo wszystkie drogie wydatki państwo każe rozkładać firmie na 4 lata. No oraz ropa, wyposażenie samochodowe, nawet zimowy płyn do spryskiwaczy również brany na firmę. Wychodzi na to, że major nie zapłaciłby podatku, a nawet dostałby zwrot. No tak, ale tu obliczyliśmy tylko podatek,
Natomiast warto by sprawdzić, czy po wzięciu na siebie kosztów firmy zarobiłby ostatecznie więcej niż tak, jak robił to na czarno i teraz ma zapłacić. Zobaczmy, ile mu zostało w kieszeni z tej połowy, którą dostawał na czysto po potrąceniu 30% pośrednika i po podzieleniu się z lajtowcami. Bo przecież te całe 70% nie szło bezpośrednio do Wojtka, raczej chłopaki dzieli się pół na pół. Tak więc dzielimy te niecałe 21 tysięcy, które zostają po odjęciu 30% pośrednika, na dwóch, by dowiedzieć się, że major z lajtów na czysto od marca do grudnia 2018 dostał 10,5 tysiąca. Otóż w przypadku robienia na czarno musi z tego zapłacić 12 218 zł i 44 grosze, co oznacza, że będzie ponad 1700 zł w plecy i to przy założeniu, że Urząd Skarbowy nie przyłoży mu żadnej kary, a jedynie nakaże zapłacić wyrównanie. Gdyby jak człowiek robił na firmę z tych samych 10 500 zł, miałby na czysto około 6,5 koła. Napomnę tylko, że jak byliśmy w listopadzie na szkolnej, poruszyliśmy tę sprawę, ale major i Krzysiek twardo stali na stanowisku odpowiedzialności YouTube'a za ich opodatkowanie. Ktoś może powiedzieć, że to są jakieś moje fantazje, że major nie ma głowy do zakładania działalności, amortyzacji, faktur, księgowych, urzędników, progów podatkowych i że po prostu nie miał jak. Otóż miał. Miał lajtowców, którzy mogli założyć i prowadzić tą działalność. A nawet jeśli nie, to dogadać się z kimś, kto działalność prowadzi, żeby rozliczać się pod nim w zamian za procent od zysku, co by było po prostu tańsze niż płacenie ZUS-u, księgowego oraz omijałoby całą papierologię. Można żyć w tym kraju uczciwie. Trzeba tylko chcieć.